Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale o okręcie, o World of Warship. Dzisiaj zajmiemy się super okrętem, czy tam tierem 11, amerykańskim krążownikiem Annapolis, który jest w zasadzie spełnieniem moich wszystkich marzeń, jeżeli chodzi o okręt w World of Warships. Teraz opowiemy sobie o charakterystyce tego okrętu. No nie jest to zbyt jakoś tam chwilowo trudno dostępna jednostka, bo każdy może ją mieć. Ale po wejściu patcha kolejnego, czyli 10.3, będziemy musieli sobie taki okręt kupić. To nie będzie okręt tani, bo będzie co prawda tylko za kredyty, ale tych kredytów będzie tam w okolicach 50 paru milionów, także dla mnie będzie to ogromny wydatek. Są oczywiście osoby, które mają tych kredytów miliardy, czy tam setki milionów. Ja mam tylko 70 i jestem biedny ogólnie, ale wiem, że to są też osoby, które sobie na ten okręt pozwolić nie mogą, tak? Ale wydaje mi się, że muszę, znaczy chcę wam go pokazać, żebyście wiedzieli, co tracicie, nie kupując tego okrętu z różnych przyczyn, ale warto ten okręt w swoim porcie posiadać. I teraz będziemy sobie mówić o parametrach. Więc tak, zasięg główny artylerii to jest 16,2 km, to oczywiście wszyscy wiecie. Tu mamy działa z DES-a, także 4 potrójne wieże, 203 mm, jedna wieża więcej niż na DES-ie, przeładowanie w tej konfiguracji, którą tutaj oglądacie, wynosi 4,8 sekundy. To jest naprawdę super wynik, moim zdaniem. I przy takiej sile ognia, takie przeładowanie, to jest po prostu potęga. On jest aż zbyt mocny ten okręt, moim zdaniem. Do tego dochodzi jeszcze ogień alternatywny, ten gdzie wystrzeliwujemy 3 salwy w ciągu 3 sekund. I taki deszcz ognia jest w stanie zmielić dosłownie wszystkie okręty poza pancernikami. Oczywiście zależy od dystansu i tego, w co strzelamy, ale naprawdę można zrobić komuś dużą krzywdę takim ostrzałem. Oczywiście jest ten minus, że ten tryb ognia ładuje się ponad 30 sekund, także to trzeba mieć na uwadze. Okręt nie odstaje w żaden sposób od stylu gry na amerykańskim drzewku. Oczywiście zacząłem wam mówić, że to jest spełnienie moich marzeń o okrętu w WoWsie. Dlaczego? Otóż mamy okręt, który mocno bije i szybko ładuje. Dobrze wiecie, że ja bardzo lubię Buffalo, bardzo lubię Puerto Rico i wyżej stawiam Buffalo niż DES-a i Puerto Rico niż Alaskę. I teraz mam coś takiego, czym w zasadzie, no ciężko powiedzieć, że to jest DES 2.0, to jest bardziej Buffalo 2.0 bym powiedział. Bo naprawdę ta siła ognia i to, że te wieże są ułożone tak jak są ułożone, wymusza zupełnie inny styl gry niż na DES-ie czy na Alasce. Nie stoimy dziobem, nie szukamy przestrzałów, stojąc tylko, korzystając z przedniej artylerii. Tutaj kręcimy się i walimy ze wszystkiego, co fabryka dała. A że dała nam 12 pocisków 203 mm, które się tak szybko ładują, to naprawdę jest coś fantastycznego. Do tego mamy radar. Radar o zasięgu 10 km, on trwa 40 sekund. Oczywiście można to wydłużyć, ale to jest kwestia już konfiguracji okrętu. Mamy również rozbicie lub hydro. Ja osobiście wolałbym pływać tutaj z hydro. Nie wiem dlaczego w tej bitwie tego nie zrobiłem, ale mniejsza o to. No i standardowa naprawka. Nie ma torped, nie ma dymu, bo myślę, że gdyby którykolwiek z tych elementów występował, to Annapolis byłoby totalnie przegiętym okrętem. Już w tej chwili jest bardzo mocny, a jeżeli miałby jeszcze albo dym, albo torpedy, nawet takie jak ma Forrest Sherman, to byłoby przegięcie zdecydowane, bo to jest przepotężny okręt w tym momencie. Jeżeli chodzi o styl gry, to wydaje mi się, szanowni państwo, że tutaj nie ma dużo do komentowania, bo jeżeli ktoś z was widział, jak ja gram Buffalo, jak gram Puerto Rico, Buffalo na pewno jest dosyć świeżo nagrany materiał na YouTubie i możecie go sobie obejrzeć. Tam jest wszystko dokładnie wytłumaczone. Kręcimy się po mapie, szukamy najlepiej przestrzałów, korzystamy ze spota sojuszników, tak żeby jak najmniej narazić się po prostu na ostrza przeciwnika, a samemu zmaksymalizować damage, nie tracąc sobie właśnie tego hapsa swojego. Więc blisko, ale nie na tyle blisko, żeby nas tłukli, żeby nas widzieli. Najlepiej właśnie znaleźć miejsce, gdzie pociski będą przelatywały. Ta parabola jest taka, że no coś tam się da wykombinować, także można z tego skorzystać. I wydaje mi się, że ten okręt to jest pozycja obowiązkowa. Jeżeli nie macie, a chcecie mieć, to naprawdę będziecie zadowoleni z tego okrętu. Spójrzcie, co on tutaj robi. No niestety to przeładowanie jest tutaj trochę uciążliwe, ale to są wyjątkowe sytuacje, kiedy będziemy z tego korzystali. Oczywiście przyda nam się ten tryb ognia, ale możemy to wszystko zrobić tradycyjnie. Zamiast wysyłać 3 salw w ciągu 3 sekund, możemy to zrobić w ciągu 12 sekund.
i potem nie musimy czekać, aż nam się to przeładuje przez te 20 parę, czy tam około 30 sekund. Bo jeżeli strzelalibyśmy tylko ogniem alternatywnym, no to taka potrójna salwa ładuje się 30 sekund. Jeżeli robimy normalnie, to mamy to około 4,8 maksymalnie. W związku z czym, jeżeli chodzi o parametry okrętu, to myślę, że no, wszyscy mamy do tego dostęp, nie ma sensu tutaj tego klepać. I myślę, że to, co chcielibyście wiedzieć, to możecie sobie szybko znaleźć. Powiedziałem już, że zasięg 16,2 na tierze 10 wyczulności wystarcza. Szansa na podpalenie pociskami OB wynosi 14%. Przy takiej sile ognia to jest bardzo dużo. I naprawdę uważam, że to, jak ten okręt pluje tymi pociskami, to jest dosłownie przegięte, ale jeżeli WG uważa, że w takiej formie ten okręt ma wyjść, to nam nie pozostaje nic innego, jak tylko korzystać z takiego narzędzia mordu i po prostu tłuc te okręty, aż będą beczały. Drogo? Na pewno, bo 60 parę milionów dla wielu graczy to będzie wydatek, którego nie będą w stanie pokryć. No dla części, tak jak mówiłem, już będzie to coś, od czego nawet nie odczują, nie zauważą, ale myślę, że ten okręt musi mieć każdy. Jeżeli chodzi o inne super okręty, to ja zatrzymam się jeszcze na Edgarze, czyli Super Minotaur. Raczej nic więcej kupował nie będę, bo Kondę sprawdziłem, nie pociąga mnie jakoś taki styl gry, wolę to, co tutaj się dzieje właśnie na Annapolis. I powiem wam, że te dwa okręty kupię na pewno. Oczywiście jestem biedny w te kredyty, ale trzeba gdzieś jakoś się odkuć. I szanowni państwo, myślę, że Annapolis to jest coś, co każdy powinien w swoim porcie mieć. I pozostaje nam tutaj teraz obejrzeć sobie do końca bitwę, no bo styl gry jest, to nie jest nic nowego, jeżeli chodzi o styl gry tym okrętem. To jedna sprawa. Druga sprawa, kapitan będzie idealny ten, którego macie na desie. Ja wam pokażę oczywiście swojego na koniec materiału i jak mam ułożone ulepszenia, ale to za chwileczkę sobie tutaj obejrzymy. Teraz możemy sobie obejrzeć bitwę do końca, pokomentować chwilę i na koniec ten build. Ja tutaj jestem w miarę bezpiecznie ustawiony. Widzicie, że to, o czym właśnie wam mówiłem. Dwa okręty przeciwnika stoją z tyłu, za wysepką. Za bardzo na mnie bicia nie mają. Ja korzystam z tejże pięknej paraboli, która pozwala mi tam tego groszka rzeźbić. Jeden z tych groszków za chwilę będzie tam nam przepływał burtą pięknie zaraz ustawiony, także no po prostu żal nie skorzystać z tego, że on będzie taki rejs wykonywał. I zobaczycie, jak będę tutaj. No praktycznie co salwa to będzie 10 tysięcy, nie? No tutaj niestety Pietropawłowsk to nie jest okręt, który można zignorować i kąt okazał się zbyt duży. Te penetracje zaczęły wchodzić, ale ja jestem w stanie sensownie się panu Pietruniu odgryźć. Cztery dosyć szybkie fragi się zrobiły, będzie jeszcze piąty, ale nie uprzedzajmy faktów na razie. Wsparcie. Halstaj na pokładzie i reload się robi 3,2 sekundy. Przy 12 działach, które robią taki damage, mają taką szansę na pożar, to już jest bestia, po prostu bestia. Gdyby można było kryptonimy jakieś nadawać okrętom, to Annapolis zdecydowanie może mieć kryptonim bestia. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się prezentował Edgar. W tym momencie niestety nie mam do niego dostępu, ale myślę, że to się niedługo zmieni. Pytanie tylko, który okręt kupić pierwszy, czy Annapolis, czy Edgara, ale to jest wszystko do ogarnięcia. Kąty penetrowania pocisków przeciwpancernych mamy fajne, bo to są te same kąty, które są na desie. A to nam otwiera bardzo szeroki korytarz na trzaskanie skadel. W tej bitwie może ich za wiele nie było, ale jednak mamy tę możliwość, że możemy naprawdę mocno przeciwnika tłuc. Podpalanie przy takim reloadzie, jak już wspomniałem, i przy takiej ilości tej artylerii, 14% na pocisk to jest ogromna ilość. Że pożarów będziemy robić sporo. No i zobaczcie sobie teraz, jak tutaj będzie pięknie dostawał był Wither Grozo, płynący sobie burtą. 10 tysięcy, prawie 11. 9100. No tu już gorzej, 6600, ale już saturacja się uruchamia. No 2700 to już całkiem bieda, no ale wiadomo, można klepać ten damage niesamowicie. Teraz było 7000, 8,5. Także no, jesteśmy w stanie rozmontować okręt dosyć szybko, praktycznie każdy. Kwestia tylko tego, jak jesteśmy ustawieni do niego i jak on jest ustawiony do nas. Ale naprawdę ten okręt ma ogromny potencjał na trzaskanie damage'u i ja uważam, że to jest no po prostu potwórnie.
Dobra, tu już dużo tej bitwy nie zostało, zaraz tam wytłuką resztę. Zobaczcie, jaki jest bilans drużyny. 7 fragów zrobili nasi, jednego fraga zrobili czerwoni. Ale o dziwo, nasza drużyna nie przejmuje kapów, a czerwonym cały czas ten jeden punkcik przynajmniej, znaczy jeden kap nabija te punkty, więc bitwa trwa ile trwała. Nie było to aż tak szybkie i bolesne dla czerwonych, jak w większości przypadków, kiedy drużyna mordująca drugą przejmuje jeszcze kapy, bo wtedy te punkty idą błyskawicznie. To sobie trochę pozwolę przyspieszyć. No, włączam sobie ogień alternatywny, żeby pana Pietro Pawłowska wysłać do portu. To jako ciekawostka bardziej ten tryb, ale fajnie. Czasami można się ucieszyć z tego, co ten ostrzał wyczynia. Zobaczcie. On nawet jakby był full HP, to by takiego ostrzału nie wytrzymał. Mamy Krakena, mamy drugą dopiero Citadelę w tej bitwie. Ale myślę, że full HP Pietro Pawłowsk złapany takim kątem przy takim ostrzale nie miałby najmniejszych szans, w związku z czym, że taka ilość tych pocisków z taką penetracją na pewno by go zjadły bez większego problemu. 229 na liczniku, tutaj szybko podpływamy sobie do groszka. Niewiele brakowało i miałbym szóstego fraga, ale zobaczcie, że tutaj został przez Alaskę Pandergrozę skradziony. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o bitwę, bo tam już będzie tylko pogoń za tym Dargrozem, który jest u góry. Także pokażę wam tutaj build kapitański. A wygląda to następująco. Przeżywalność głównego uzbrojenia, żeby nam te wieże nie padały, kontrola uszkodzeń, obrót dział, silnik, żeby szybciej się rozpędzać, żeby można było trochę tych salw jak najwięcej wyminąć. Tutaj mamy jeszcze kamuflaż, no i przeładowanie. Kapitan wygląda następująco. Czy to jest ten sam kapitan, który obskakuje u mnie Desa, Alaskę, Puerto Rico, wszystkie takie ciężkie amerykańskie krążowniki. Także polecam naprawdę. Myślę, że okręt trzeba mieć i w tym materiale to jest wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.